czwartek, 6 lipca, Anna Tabaka. Zapraszam na podsumowanie wydarzeń dnia w regionie. Bulwersująca sprawa z Bytomia, gdzie 23-letnia kobieta udusiła swoją niespełna 3-letnią córkę, znajdzie swój finał w sądzie. Kobieta w więzieniu może spędzić resztę życia. Bytomska prokuratura rejonowa skierowała właśnie do sądu akt oskarżenia przeciwko młodej matce. Ta odpowie za zabójstwo dziecka. Fatima Orlińska. 23-letnia wówczas Dolores S. udusiła swoją córkę, do czego się przyznała. Jak przekazuje prokurator, kobieta nie składała wyjaśnień, stąd bliżej nie jest znany powód, dla którego pozbawiła życia własne dziecko. Młoda matka w czasie pierwszych przesłuchań nie przyznawała się do winy, a ostatecznie prokurator zadecydował o konieczności przeprowadzenia wobec niej badań sądowo-psychiatrycznych. 23-latka pod obserwacją przebywała 4 tygodnie. Oczekiwaliśmy przede wszystkim na uzyskanie opinii sądowo-psychiatrycznej. W sprawie była konieczność przeprowadzenia obserwacji sądowo-psychiatrycznej. Opinia, którą prokuratura uzyskała, stanowiła podstawę do tego, ażeby przyjąć, że podczas zarzucanego czynu Dolores S. była poczytalna, w związku z czym prokuratura skierowała 30 czerwca do Sądu Okręgowego akt oskarżenia. Gdy była przesłuchiwana w prokuraturze, zachowywała się dosyć apatycznie i niechętnie zabierała w ogóle głos. Natomiast podczas posiedzenia w sądzie, gdy stosowano wobec niej tymczasowe aresztowanie, jedynie potwierdziła, że udusiła Hanię. Przypomnijmy, do sytuacji doszło w bytomskiej dzielnicy Miechowice początkiem grudnia zeszłego roku. Policja otrzymała wówczas zgłoszenie od samej oskarżonej, która przez telefon poinformowała, że prawdopodobnie jej córka nie żyje. Miała wówczas nie okazywać emocji, nie uczestniczyła również w reanimacji córki. Niezwłocznie na miejsce udali się policjanci, jednak pomimo podjętej tam akcji reanimacyjnej przez mundurowych, jak i potem przez załogę pogotowia ratunkowego, no niestety 2-letnia dziewczynka nie odzyskała funkcji życiowych. Policjanci, którzy podjęli czynności na miejscu zdarzenia, stwierdzili, że matka była spokojna, zachowywała się spokojnie. Również matkę poddano badaniu na zawartość alkoholu. Wynik tutaj był badania 0,0, także była trzeźwa. Jak podkreśla prokurator, opinia psychologiczno-psychiatryczna nie wykazała również okoliczności, które mogłyby złagodzić wymiar kary. Kobiecie grozi dożywocie. Mieszkaniec Szczekocin stanie przed sądem za zabicie 2 psów. Jedno ze zwierząt zostało zabite widłami, drugie nie doczekało pomocy. Paweł Jędrusik. Do zdarzenia doszło w lipcu ubiegłego roku, kiedy to policja otrzymała informację, że jeden z mieszkańców Szczekocin znęca się nad psem. Gdy przyjechali na miejsce, 69-latek twierdził, że to nieprawda. Okazało się, że kłamie. Mężczyzna w dniu interwencji gonił z widłami brązowego psa. Gdy zwierzę zostało zagonione do obory, gospodarz zamknął drzwi, a po chwili słychać było skomlenie zwierzęcia. Następnie pies wybiegł z budynku i po kilku metrach padł koło stodoły. Pół godziny później mężczyzna zaciągnął psa do budynku. Zwierzę się już wtedy nie ruszało. Mężczyzna znęcał się też nad drugim psem. Zwierzę nie przeżyło. Nie zapewnił mu właściwych warunków bytowych, nie zapewniał pokarmu zaspokajającego jego minimalne potrzeby. Nadto bił po całym ciele, w wyniku czego zwierzę to poniosło śmierć. 69-latek usłyszał zarzuty zabicia psa ze szczególnym okrucieństwem i znęcania się ze szczególnym okrucieństwem, czego skutkiem była śmierć. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Kolejna odsłona zapadania się ziemi w Trzebini. Podczas wiercenia otworów w pobliżu jednej z powstałych niedawno dziur pod pojazdem z wiertnicą także zapadła się ziemia. Jak poinformowała spółka restrukturyzacji kopalń, część maszyny utknęła. Ziemia zapadła się podczas prac wzmacniających grunt w rejonie zapadliska z grudnia ubiegłego roku. W dziurze utknął pojazd z wiertnicą. Nikomu nic się nie stało. Maszyna była zakotwiona i odpowiednio zabezpieczona. Przy ulicy Górniczej w Trzebini prowadzone są prace. Dotychczas wykonano 2 z 5 planowanych otworów. Każdy z nich ma być głęboki na około 30 metrów. Przez odwierty zostanie wtłoczona substancja stabilizująca grunt. Zapadliska powstające na terenie gminy to szkody pogórnicze spowodowane przez dawną kopalnię Siersza. Likwidatorzy zakładali, że pozostałe po eksploatacji pustki wypełni woda. Z biegiem czasu woda zaczęła podchodzić coraz bliżej powierzchni ziemi. Muzeum na Kółkach to podróżująca wystawa edukacyjna, która na szeroką skalę przybliża historię polskich Żydów
i przywraca pamięć o lokalnych społecznościach. W tym roku jej trasa wiedzie przez 11 miejscowości w 5 województwach, między innymi śląskim. W najbliższy weekend wyjątkowe muzeum pojawi się w Świętochłowicach. Co warto zobaczyć, sprawdzała Magda Sieńcewicz. Społeczność żydowska stanowiła bardzo ważny element w kształtowaniu kultury, gospodarki i tego wszystkiego, co wpływało na budowanie społeczności. Teraz możemy dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego ważnego elementu historii. Już w sobotę, 9 lipca, na parkingu przed Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach zatrzyma się Muzeum na Kółkach. Muzeum na Kółkach to projekt Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, które podróżuje po Polsce, odwiedzając mniejsze miejscowości, dając szansę spotkania się z kulturą żydowską. To muzeum jest bardzo specyficznym projektem, bardzo interesującym, ponieważ mieści się w podróżującym pawilonie przeszklonym, który będzie otwarty dla zwiedzających. Wyruszyło z Warszawy i odwiedziło już kilka miejsc w Polsce. Teraz dotrze na Śląsk, ale w programie mającym na celu przywrócić pamięć o górnośląskich Żydach zaplanowano także inne atrakcje, m.in. w pobliskim Chorzowie czy Bytomiu. Bardzo uważam ciekawy pomysł, który mógłby być realizowany w bardzo wielu innych wymiarach i w innych aspektach w odniesieniu do innych dziedzin. No, wydaje się, że jest to taki czynnik, który powinien budzić zainteresowanie nie tylko mieszkańców tego miasta Świętochłowic czy najbliższego otoczenia, ale sądzę, że na całym Śląsku jest świetna okazja, żeby w ramach tego weekendu znaleźli się ludzie, którzy chcieliby nieco bliżej zapoznać się z tą kulturą żydowską. Będzie to możliwe przez kilka dni, od soboty do wtorku. Wystawa na kółkach czynna będzie w godzinach od 10 do 17. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Obowiązują jednak zapisy. Od dziś już nie Arena Gliwice, a Prezero Arena Gliwice. Ogłoszono partnera tytularnego obiektu. Prezero to firma zajmująca się gospodarką odpadami. Wraz z Areną Gliwice chce prowadzić działania proekologiczne. Paweł Jędrusik. Taką nazwę obiekt w Gliwicach będzie nosił przez najbliższe 3 lata, bo na tyle została podpisana umowa. Zmienia się nie tylko nazwa, ale również logotyp, który będzie teraz miał zielone akcenty. To pierwszy obiekt w Polsce, który nosi nazwę firmy Prezero. Zależało nam na tym, żeby znaleźć partnera, który będzie miał podobny sposób myślenia do naszego. Partnera dynamicznego, nie bojącego się nowych wyzwań, który chce kreować w pewien sposób trendy, który chce wpływać na otaczający świat w sposób świadomy, ale odważny. I poprzez szereg rozmów my byliśmy już od początku przekonani, że Arena Gliwice, teraz Prezero Arena Gliwice, to jest to miejsce. Władze Prezero Areny Gliwice przekonują, że to nie tylko zmiana nazwy i loga, ale także coś więcej. To początek wspólnej pracy nad budową ekologicznego wymiaru funkcjonowania tak dużego obiektu w trosce o środowisko i zrównoważony rozwój. Są już też pewne ekologiczne pomysły. Przechodzimy na nośniki elektroniczne i to jest konkretnie wyrażone w terminie i harmonogramie, kiedy to się ma wydarzyć. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez przeprowadzenie takiego całościowego, zintegrowanego audytu elektrycznego i konsumpcji energii, ale także wprowadzania być może rozwiązań ekologicznych. Dotyczy to także zużycia wody, na przykład do podlewania i gromadzenia jak największej ilości wody z naturalnych zasobów. Władze Prezero Areny Gliwice nie chcą zdradzać, ile zarobią na współpracy, ale twierdzą, że to jeden z większych kontraktów arenowych w Polsce. Czy w Polsce, dzięki Idze Świątek, będziemy mieli efekt podobny do efektu Małysza i wysyp znakomitych tenisistów? Dobry tenis będzie można oglądać na kortach Górnika Bytom już od 9 lipca, gdy rozpoczną się 97. Narodowe Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn z pulą nagród w wysokości 300 tysięcy złotych. Na część imprezy można wejść za darmo. Fatima Orlińska. Narodowe Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn w tenisie to nie tylko szansa dla młodych, w których trenerzy widzą nadzieję polskiego tenisa. To również okazja, by swoje umiejętności zaprezentowali sportowcy na wózkach inwalidzkich. Już 9 lipca rozpocznie się wielka rywalizacja na kortach Górnika Bytom. W tym roku w puli nagród znajduje się aż 300 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o kobiety, będzie Weronika Falkowska, będzie wicemistrzyni Polski. Weronika Falkowska, brązowa medalistka Mistrzostw Polski. Będzie wicemistrzyni Polski Katarzyna Kawa.
Będzie Martyna Kubka, również półfinalistka Mistrzostw Polski. A jeżeli chodzi o chłopaków, to rozstawiony z jedynką będzie broniący tytułu mistrzowskiego Daniel Michalski, który na pewno nie będzie, wierzę w to, że nie będzie miał łatwo, bo idzie młoda fala. Pośród popularnych nazwisk młodego pokolenia będzie też Martyn Pawelski, 18-letni tenisista, który końcem czerwca wygrał 4. turniej ITF w karierze. To dotychczas jego największe zwycięstwo. To właśnie w Pawelskim pokłada się największe nadzieje jako przyszłości polskiego tenisa. O swoim przygotowaniu do Narodowych Mistrzostw mówił podczas konferencji prasowej. Te zapowiada, że będą na najwyższym poziomie. Będą na nich czołowi zawodnicy Polski, więc na pewno będzie to dobre widowisko do oglądania. Wielu tenisistów z naszego kraju jest sponsorowana przez Orlen, więc mamy możliwość rozwoju. O dobre warunki młodych sportowców dba również województwo śląskie. To ze Śląska wywodzą się znane dziś wielkie nazwiska, a inicjatywa integracji ze społecznością osób niepełnosprawnych to dodatkowy atut, z którego region powinien być dumny. Od października zeszłego roku w województwie śląskim obowiązuje strategia rozwoju sportu dla osób z niepełnosprawnościami. W związku z tym no my tym bardziej doceniamy takie inicjatywy jak właśnie można powiedzieć takie dodatkowe, współistniejące wydarzenia przewidziane dla sportowców z niepełnosprawnościami. Rozgrywki na kortach w Bytomiu już od 9 lipca, a pula biletów na każdy dzień to około 1200 sztuk. Finały z trybun będzie mogło oglądać 600 kibiców. Taki był czwartek. Zapraszam jutro o 16, 17.45 i 23. Do zobaczenia.